Mamy daną funkcję g od x jest równa 9 razy 8 do potęgi x minus 1. I teraz dziedziną tej funkcji są liczby dodatnie i całkowite. Dla x całkowite te i dodatnie. Znaczy dziedziną są liczby 1, 2, 3 i tak dalej. I naszym zadaniem jest napisanie rekurencyjnej definicji tej funkcji. Ale zanim to zrobimy, może przypatrzmy się, zróbmy taką tabelkę i przypatrzmy się wartościom tej funkcji. Czyli tutaj będzie x, tu będzie g od x. No x będzie 1, 2, 3, 4 może. No dobrze, teraz x równe 1. No to co, to wstawiamy w miejsce x 1 i mamy 9 razy 8 do potęgi 1 minus 1, czyli do potęgi zerowej. I teraz każda liczba dodatnia podniesiona do potęgi zerowej daje nam 1, czyli to jest 9. Teraz dla x równego 2, czyli to jest 9 razy 8 do potęgi 2 minus 1, czyli 9 razy 8. No i może tak zostawmy ze względów, które za chwilę okażą się oczywiste. Teraz dla x równego 3. No dla x równego 3 to mamy tak. 9 razy 8 do kwadratu, prawda? Tutaj 3 minus 1, czyli 8 do kwadratu. 3 minus 1, czyli 2, 8 do kwadratu. 8 do kwadratu to jest 9 razy 8 razy 8. Tak to może napiszmy. No dla x równego 4 może jeszcze napiszmy. Prawda? To jest 9 razy 8 do 4 minus 1, czyli 8 do trzeciej, czyli to jest 9 razy 8 i tutaj mamy 3 ósemki. 9 razy 8 razy 8 razy 8. No i widzimy, że teraz dostrzegamy tutaj pewną zależność, mianowicie no, jak zwiększamy x o 1, no to wartość funkcji powstaje przez pomnożenie przez 8. Prawda? Czyli tu jest razy 8 razy 8, prawda, i tu jest razy 8. No i może teraz napiszmy definicję rekurencyjną, czyli taką definicję, która definicję funkcji g w terminach samej funkcji g, no tylko dla innego argumentu. Czyli g od x i znowuż dziedziną tego będą oczywiście liczby całkowite dodatnie. Czyli tak, no jak x jest równe 1, no to ta nasza funkcja ma wartość 9, czyli to jest g od x równa się 9 dla x równego 1. No i teraz jak popatrzymy jeszcze sobie tutaj, to powiedzmy, że mamy jakieś x minus 1 i tu mamy jakieś x, prawda, żeby sobie uświadomić, no to tu jest g od x minus 1. I teraz ten wzór pokazuje, że jeżeli znamy g od x minus 1, no to jak powstaje g od x? Ano mnożymy przez 8 g od x minus 1. Czyli to będzie g od x minus 1, prawda? G od x powstaje przez pomnożenie przez 8 g od x minus 1 razy 8. I to jest właśnie definicja rekurencyjna naszej funkcji, to znaczy ona jest zdefiniowana przy pomocy samej siebie. To jest bardzo często w programach komputerowych używany sposób, czyli tak, jeżeli x nie jest 1, no to jest g od x minus 1 razy 8. I tu jest dla x większego od 1. No i pamiętamy, że x jest całkowite dodatnie. No, x całkowite dodatnie. No i może sprawdźmy teraz, jak działa ta definicja. Czy rzeczywiście dostajemy to samo? Zróbmy teraz taką tabelkę. X, g od x. Porównajmy teraz wartości dla tej definicji. Czyli tak, no jeżeli x jest równe 1, no to patrzymy do naszej definicji. Aha, no to po prostu mamy 9. Tak? Dla x równego 1 nasza funkcja jest 9. Dla x równego 2 patrzymy. Aha, dla x równego 2, x 2 to jest większe od 1. Aha, czyli mamy g od x minus 1, 2 minus 1 razy 8. Czyli g od 1
razy 8. Aha, ale g od 1 już znamy. To jest 9 razy 8. No, zobaczmy teraz, gdybyśmy chcieli policzyć na przykład 5, prawda? Wartość funkcji od 5. Aha, no to g od 5, no 5 jest większe od 1, czyli to będzie g od 4 razy 8. No dobrze, ale ile jest g od 4? Nie wiemy, tak? No to wracamy tutaj. G od 4, znowuż g od 4 to jest g od 3 razy 8. G od 3, no nie wiemy jeszcze, czyli musimy policzyć g od 3. Tu jest g od 2 razy 8. Aha, ale g od 2 już znamy, to jest 9 razy 8 i razy 8. Aha, czyli mamy już g od 3, czyli możemy policzyć g od 4. 9 razy 8 razy 8, może to wezmę w nawias tutaj, prawda? To jest g od 2 i razy 8. No i g od 5 to jest g od 4, czyli 9 razy 8 razy 8 razy 8 i razy 8. Czyli widzimy, że dokładnie te same wartości ma ta funkcja jedna i druga. I to jest definicja rekurencyjna, to znaczy definiując funkcję g, odwołujemy się jakby do g dla innej wartości. I zobaczmy, No, to jest dosyć, w tej sytuacji jest to dosyć niewygodna definicja, dlatego że jeżeli chcemy policzyć g od 30, no to po prostu, jeżeli popatrzymy sobie na ten wzór, czyli g od 30, no to jest 9 razy 8 do potęgi 29, tak? Natychmiast sobie liczymy. Natomiast używając tej definicji rekurencyjnej, to g od 30... no to by było g od 29 razy 8. No tak, ale nie wiemy, ile jest g od 29, to musimy obliczyć g od 29 i tak dalej. To by było g od 28 razy 8 razy 8. No i widzimy, że jeżeli chcemy policzyć g od 30, to musimy policzyć po drodze wszystkie poprzednie wartości, prawda? Aż do 1, znamy g od 1 i z powrotem jakby pójść liczyć kolejne rzeczy. No i teraz tutaj była mowa o funkcji, ale chyba wielu z Was się domyśliło, że tak naprawdę mamy tutaj to, co nazywamy ciągiem geometrycznym, prawda? Tylko że ten argument nazywa się x. Na zwykle byłoby, popatrzmy tutaj, gdybyśmy nazwali go n, to by było g od n, co zwykle oznaczamy gn po prostu, równa się 9 razy 8 do potęgi n minus pierwszej, prawda? Jeżeli ten argument nazwiemy n i użyjemy notacji dla ciągów, prawda? Ciąg to jest specjalny przykład funkcji, prawda? I notacja jest taka, że zwykle to n piszemy jako indeks, czyli g od n równa się 8 razy, 9 razy 8 do n minus pierwszej, to widać, że jest to ciąg geometryczny o ilorazie 8 i pierwszym wyrazie 9. No i podobnie tutaj ta definicja mówi nam, że g od n równa się 9 dla n równego 1. No i mieliśmy używać notacji dla ciągów, czyli nie g od n, ale g n 9, jeżeli n jest równe 1 i g n minus 1 razy 8 dla n większego od 1.